Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Powiem, że ze zdziwieniem, ze zdumieniem i krótko mówiąc ze wstydem przysłuchiwałam się wystąpieniom niektórych posłów, którzy zaklinają rzeczywistość, którzy nie mają na tyle empatii względem seniorów polskich i mają tak krótką pamięć, że nie pamiętają. Po pierwsze, podniesiony wiek emerytalny. Po drugie, obniżony nawet zasiłek pogrzebowy. Po trzecie, szanowni państwo, waloryzacja. Nie macie, nie spotykacie się z seniorami, gdzie otrzymywali za waszych czasów 2,80-3,20 waloryzacji. Boli prawda. Dlatego państwo zakrzykujecie to, co mam do powiedzenia. Wsłuchuję się i nie dowierzam, że państwo możecie jako parlamentarzyści wybierani również przez seniorów mówić, że 13, 14 emerytura to populizm, to kiełbasa wyborcza. Proszę to spojrzeć seniorowi, mojej mamie, która ma 92 lata i powiedzieć, że jest to kiełbasa wyborcza lub populizm. Dziękuję bardzo.